Jak widzieliście, już połączyłam się trochę z dziewczynami, głównie to z Matyldą. Nadrobiłam jakieś zaległości z tych dni, co mówiłam wam wczoraj, co jej nie było przed feriami. A teraz przyszłam do kuchni, bo zamierzam wziąć się za obiad. Chcę go zrobić w miarę wcześnie. Będzie dziczyzna. Wczoraj ustalone już było, że będzie, że to będą kotlety, coś jakby, no nie jakby, mielone kotlety po prostu. I chciałabym sobie zmienić ten kawałek mięsa szybko. Paweł jest teraz z Władkiem na dworze. Do tego jakieś ziemniaczki, przygotuję jakąś surówkę i będzie gitara, myślę. Także biorę się do roboty i pewnie wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Lecimy dalej. Słuchajcie, wbiłam tutaj dwa jajka, chociaż być może jedno też by wystarczyło. Sól, pieprz, no standard. No i powinna być oczywiście bułka, jak do kotletów mielonych, albo tam, no bułka. Ale ja zazwyczaj bułki nie mam i przeważnie dodaję trochę tylko, dosłownie trochę do środka bułki tartej. No i o dziwo wychodzi. Chociaż pewnie to nie o to chodzi, no ale trzeba z tym uważać, żeby one nie były właśnie takie przesuszone, te kotlety. Dodaję tego naprawdę odrobinę. No i zaraz obtoczę w tej bułce i będę lekko tylko przysmażać. To dosłownie na chwilę to wkładam na patelnię, a potem wkładam do naczynia żaroodpornego i wkładam do piekarnika. O, i taki jest mój plan również na te kotlety, także działam. Założę sobie tylko coś na rękę, jakąś rękawiczkę, bo nie cierpię tego robić gołą ręką. No i to wszystko ze sobą połączę. Zapomniałam jeszcze o cebuli, a w sumie trzeba było ją wrzucić do tej maszynki, ona też by się zmieniła przecież. No ale teraz to albo ją zetrę po prostu, albo ją drobno pokroję, ale dorzucę tutaj jeszcze do tego mięsa, wcale na pewno nie zaszkodzi. A szkoda, że o tym nie zapomniałam wcześniej, bo można to było załatwić szybciej i sprawniej. O Jezu, starłam to na tarce, ale muszę wam powiedzieć, że to chyba był głupi pomysł, bo spłakałam się przy tym jak nigdy w życiu. Przy krojeniu tak strasznie się nie płaczę. Także przystępuję do mieszania, bo muszę się jak najszybciej oddalić od tego gara. No i mięso gotowe, a jeszcze przy okazji chciałam wam powiedzieć, że jakby wam kiedyś zabrakło bułki tartej, czy bułki w ogóle do kotletów mielonych, to już nieraz mi się zdarzało wrzucać tutaj kaszę manną, uwierzycie? Nie wiem, czy to jest bardzo odkrywcze, czy nie, mi to kiedyś wyszło przez przypadek, ale w smaku nikt się nie połapał. No i kotlety były tak samo dobre, jak są u mnie, przynajmniej według mojego odczucia, z bułką. Także jak to woli, jak już ktoś bardzo będzie w potrzebie i będzie miał kaszę manną, a nie będzie miał bułki, to proponuję spróbować. No mi to wyszło parę razy, no ale akurat teraz dobra, jest jak jest. Biorę się za podsmażanie tych kotletów, jak mówiłam wcześniej. Mam czas, żeby zadbać trochę o siebie. Zaraz pewnie przyjdą chłopaki. Jak uczeszę włosy, to zajmę się resztą obiadu. Głodna? Głodna. Widzę. Dobra, kotlety właśnie wyjęłam. Wyglądają bardzo ładnie. Zaraz będą ziemniaki, suróweczki, góreczki. Będzie żarcie jak... Cholera. Nie wiem co. Smacznego? No i mamy. Obiadu. No. Ale to wygląda... No dobrze wygląda, dobrze. To smacznego. Walentynkowo. Dzięki. Mało to walentynkowy obiad, no ale... Kotleciki, chodź. Bardzo walentynkowy jest. Powiedzmy. Dzięki, Matyśka. No chciałam wam powiedzieć, że ten obiad wyszedł bardzo dobry. Już Klara, weź, daruj sobie swoje tematy. A najlepszym dowodem na to chyba są te w sumie w miarę puste talerze. U Władka to już w ogóle jest sukces ogromny ostatnio. Co tam, Władku? A nic. A nic. I woda z ogórków. Nie wychlej znowu całej, bo one potem się wysuszają do góry. Nie wychlej całej. Nie zjedz. To jest tylko kotleta. Nie wierzę w to, co słyszę. Ty to słyszysz, ojciec? Kotleta chcesz? No i słusznie, gościu. Będziesz potem silny i zdrowy. Okay.